Witam Was na kanale Napęd na motoryzację. Kia Sportage nowej generacji opuściła linię produkcyjną fabryki w Żylinie na Słowacji. Najnowszy SUV ma szczególne znaczenie dla koreańskiej marki. Jeszcze nigdy w 28-letniej historii tego modelu nie było wersji przeznaczonej wyłącznie dla kierowców starego kontynentu. Nawiasem dodam, że aż 98% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, do czego gorąco zachęcam. Zatem kontynuujmy. Począwszy od modelu drugiej generacji w 2006 roku, w słowackiej fabryce wyprodukowano 3 generacje tego popularnego SUV-a. Od tej chwili z taśm zjechało około 2 miliony egzemplarzy. Nowa Kia Sportage ze swoim ściętym tyłem, bardzo szeroką osłoną chłodnicy, drapieżnym zderzakiem i matrycowymi reflektorami LED w kształcie bumerangów wygląda przebojowo. Spójna sylwetka zawieszona na dużych, nawet 19-calowych kołach jest przy tym pełna sztuczek stylistycznych. Sportowe proporcje to także jeden z efektów zastosowania nowej platformy N3. Architektura przyczyniła się także do zwiększenia wymiarów. Nowy Sportage dla Europy ma 4515 mm długości, to o 30 mm więcej niż SUV poprzedniej generacji. W porównaniu do starego modelu rozstaw osi zyskał 10 mm, czyli 2680 mm obecnie, co w trasie przełoży się na stabilne prowadzenie. Mimo ściętego dachu bagażnik zapewni 591 litrów pojemności, czyli o 100 litrów lepiej w porównaniu do bagażnika schodzącej generacji. Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcjach 40-20-40. Po jego złożeniu możliwości transportowe wzrastają do bagatela 1780 litrów. Potężny, bezramkowy, zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości łączy zestaw wirtualnych wskaźników przed kierowcą z wyświetlaczem systemu multimedialnego. Obydwa mają przekątną 12,3 cala. Po raz pierwszy Sportage oferuje terenowy tryb jazdy, który automatycznie dostosowuje ustawienia kilku podzespołów, by zapewnić trakcję na śniegu, błocie czy piasku. Oprócz trybu na wertepy przewidziano także ustawienia typu Comfort, Eco lub Sport. W zależności od wybranej pozycji pokrętła zmieniają się kolory grafik wyświetlanych na wirtualnych kokpitach. W napędach Kia stawia na elektryfikację. Na polskim rynku zobaczymy jednostkę benzynową Turbo 1.6, 150 koni i 250 Nm. Ten silnik zostanie połączony z sześciobiegową skrzynią manualną. Miękką hybrydę z instalacją 48 V przewidziano do benzynowego silnika 1.6 o mocy 150 koni i 180. Napęd na koła przynosi automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia 7-stopniowa DCT, czyli tak jak możemy obecnie zobaczyć w Hyundai Tucsonie. Szybsze przyspieszenie dostarczy 230-konna hybryda, która łączy benzynową jednostkę 1.6 o mocy 180 koni oraz nowy sześciobiegowy automat hydrokinetyczny. Bateria znajduje się pod tylną klapą, dzięki czemu przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu jest taka sama jak Sportage z silnikiem spalinowym. Nowa Kia Sportage pojawi się także jako hybryda plug-in, czyli z możliwością ładowania z gniazdka. Samochód dostanie silnik turbo doładowany benzynowy 1.6 o mocy 180 koni oraz elektryczny o mocy 66,9 kW. Natomiast układ hybrydowy wygeneruje 265 koni mocy systemowej. To będzie najmocniejsze i najszybsze wcielenie tego SUV-a. Reasumując, Kia Sportage po raz pierwszy w 28-letniej historii tego modelu będzie miała wersję przeznaczoną wyłącznie na rynki europejskie. Sportage 5. generacji stylem i wykonaniem wnętrza przeskoczył niemieckich i japońskich rywali. Nowy Sportage dla Europy to sportowe proporcje, dłuższa karoseria i bagażnik o 100 litrów większy w porównaniu do starego modelu. Podstawowy silnik benzynowy produkuje 150 koni mechanicznych, natomiast najmocniejsza jest hybryda plug-in, która zapewni 265 koni mechanicznych i możliwość bezemisyjnej jazdy na prąd. Zawieszenie z regulacją sztywności i napęd 4x4. Po raz pierwszy Sportage oferuje nowy terenowy tryb jazdy, poduszka powietrzna między kierowcą a pasażerem z przodu. Nowe Kia Sportage w salonach zadebiutuje w grudniu 2021 roku. Dostawa ma być zrealizowana do 4 miesięcy od zamówienia. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, na wszystkie odpowiemy. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć!